Dzień dobry, witam w galerii plakatu old24.com. Przed nami jeden z najrzadszych i najbardziej poszukiwanych polskich plakatów filmowych. To oczywiście pierwodruk z 1962 roku do filmu Nóż w wodzie autorstwa Jana Lenicy. Patrzymy na stopkę drukarską. To oczywiście pierwodruk. Widzimy tu po literce H. Literka H to oznacznik dla plakatów, które cenzura zaaprobowała w roku 1962. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z pierwodrukiem, rozmiar A1 84 razy 58 cm. Patrzymy centymetr po centymetrze z bliska na plakat. Jego stan oceniam na dobry, łamane przez dobry plus. Dobry z uwagi na delikatne nadarcie, ale bardziej z uwagi na tu pomarszczenie widoczne, szczególnie na rybach. Jak się z bardzo bliska popatrzy, szczególnie pod światło, to widać takie właśnie pomarszczenie materiału. Tu może pokażę tak pod światło, o, żeby to było dobrze pokazane. Dlatego nie bardzo dobry. Bo trzeba powiedzieć, że plakat w fotoramie będzie wyglądał bardzo dobrze. Tu go odwracam. O, w fotoramie u kogoś w pięknym mieszkaniu to taki ładny będzie ten plakat, ale jak ktoś popatrzyłby z bardzo, bardzo bliska, no to widoczne są tutaj właśnie takie pomarszczenia kompozycji. Za chwilę przyjrzymy się tyłowi tego bardzo rzadkiego i bardzo poszukiwanego plakatu. No i jeszcze rzut okiem na tył, na plecy plakatu. Tu pokażę może tak z dalsza, pod kątem. Widać właśnie te delikatne pomarszczenia powierzchni. Oprócz tego możemy dostrzec podklejenia taśmą, aby te drobne nadarcia nie szły dalej. Natomiast głównie, co tu chcę pokazać, to tu widać właśnie z bardzo, bardzo bliska te delikatne pomarszczenia powierzchni. Stan plakatu jeszcze raz oceniam na dobry, dobry plus. To ekstremalnie rzadki, bardzo poszukiwany plakat Nóż w wodzie Jana Lenicy. W fotoramie te niedoskonałości dzięki szkle czy pleksy nie będą widoczne, natomiast tu chcę dokładnie pokazać każdy centymetr tego plakatu. To galeria plakatu old24.com.